Hejcio, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, a jest dzisiaj ze mną Komin. Siemanko, Komin. Witam. W dzisiejszym odcinku mamy zamiar wam pokazać, jak dostać się, według mnie, do najlepszej tak naprawdę bandy w Polsce, jeśli chodzi o granie trójek, jeśli chodzi o poziom gry. Jest to banda o nazwie Simple Dad Jest. Ta banda, Kominie, kiedy została stworzona? Dokładnie. Znamy datę. Nie pamiętam dokładnej daty, musiałbym gdzieś pogrzebać, ale około miesiąc temu. Jest to jedyna banda, która jest na dzień dzisiejszy zamknięta. Tylko i wyłącznie można się do niej dostać poprzez składanie podań przez Discorda. Jest to tutaj jest to taki lepszy poziom, jeśli chodzi właśnie o wybieranie graczy do bandy. Jeśli chodzi o ludzi, którzy decydują, są to... Przeważnie są to osoby z bandy, które mają większe doświadczenie i tak naprawdę oni głosują tutaj właśnie w podaniach, tak? To znaczy, aktualnie mam taką rangę, gdzie wy ją dostajecie na początek, czyli po prostu jestem zwykłym członkiem, tak? Czyli po prostu przychodzę sobie na Discorda w tym momencie i mogę sobie tutaj jak złożyć podanie. Tutaj Angie pokazał wam, jest napisane, jak można złożyć podanie, po czym możemy sobie przejść na podania i w tym właśnie, w tym miejscu możemy sobie złożyć podanie. Nie zapominajmy o tym, że musimy wstawić tutaj screenshot z naszego konta, żeby to wszystko było widoczne. I na przykład tutaj jest For Fun Chomiku. Cześć, mam na imię Stanisław, mam 14 lat, w Brawl Stars gram od 2 stycznia, lubię grać w Brawl Stars, na tą grę przeznaczam od 1 do 4 godzin i wolne chwile. Mój ulubiony tryb to Brawl Ball, ulubione postacie Mortis, Rico, Tara. Bardzo ładne podanie. Komin, jak oceniasz to podanie? No jest krótkie, ale napisane w miarę ładnie. W miarę ładne. Mamy tutaj kolejne miejsce, takie coś jak pomoc i pytania. Tutaj oczywiście możemy zapytać się z zarządu, czy też moderatorów tej bandy, jeśli mamy jakieś pytania, czy moje podanie na przykład jest w trakcie, ale też nie zapominajmy o tym, że są tutaj role. Komin, może ty coś powiesz o tych rolach, bo to jest bardzo ważne, że jak ludzie przychodzą, to mogą widzieć, czy ich podanie jest w trakcie głosowania po tak, prostu. Tak. No więc jest, no są trzy w zasadzie takie jakby główne role. Jest to członek i to jest członek klubu po prostu, czyli jeżeli już się dostałeś, twoje głosowanie zostało rozpatrzone pozytywnie, to wtedy dostajesz tę rangę, odblokowują ci się inne kanały. Jest jeszcze ranga w trakcie, co oznacza, że napisaliśmy jakby głosowanie na twoje podanie i właśnie jesteś w trakcie rozpatrywania go. I około 16 do 24 godzin powinno trwać takie głosowanie, więc trzeba poczekać powiedzmy no jeden dzień i na następny dzień powinno już być rozpatrzone. I jest jeszcze ranga niezakwalifikowany, no czyli po prostu jest się wtedy niezakwalifikowanym. Tak. A jeśli chodzi o te podania, jeśli zarząd was przyjął, to w tym momencie specjalny bot, który został zrobiony właśnie dla takich znaczy, potrzeb... Tego bota nie ma, bo nie była ma mała awaria, tak, no bo włamali nam się na Discorda i musieliśmy tego bota usunąć. Także teraz ręcznie robimy i piszemy wiadomości prywatne. Jeżeli się ktoś dostał, to wysyłamy wiadomość prywatną, wtedy do tej osoby, właśnie ważne jest, żeby mieć włączone wiadomości prywatne od innych, przynajmniej od członków tego serwera, żebyśmy mogli się skontaktować i zawsze piszemy, czy był remis, czy no tak, czy na nie, czy się przechodzi dalej. I tak to właśnie wygląda, więc to, co teraz powiedział Komin, to jest ważne, to musicie sobie zapamiętać. Tutaj przechodzimy na ogólne, oczywiście mamy tutaj regulamin klubowy i mamy także regulamin Discorda, tego nie będziemy czytać, to zostawiam wam, żebyście sobie to przeczytali. Wchodzimy teraz w kolejną zakładkę, tak jak wymagania, no i tutaj widać 1250 winów na 3V, czyli to naprawdę nie jest dużo. Kolejnym takim standardem jest 14 lat i no i oczywiście kultura osobista, wiadomo o co chodzi, żeby nie być taką toksyczną osobą, bo nie każdy to lubi. Oceniana będzie również jakość waszych podań, właśnie. Tutaj podania to też jest rzecz ważna, żeby nie napisać jakiś tam głupot, tylko najlepiej
czasem warto przyznać się do swojego wieku, bo można zrobić kominie wyjątek, tak? Jeśli jest... Tak, to prawda. Robimy czasami wyjątki, jak ktoś napisze, że nie wiem, ma 13 lat, ale napisze rozbudowane podanie, ładne, oczywiście z poprawną ortografią, bez jakichś tam błędów i tak dalej, będzie miał dobre statystyki, to najprawdopodobniej wtedy robimy właśnie głosowania i taka osoba się bardzo często dostaje do klubu. Dobra, to teraz może zrobimy tak, ja złożyłem podanie, wy mnie przyjęliście, więc teraz ja poproszę rangę dla na przykład zwykłego członka, żeby mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. I w tym momencie mam tutaj kanał tekstowy, czyli ogólny, tutaj nie będziemy klikać, bo tam może coś bardzo brzydkiego pisać. oczywiście żartuję. Kolejna zakładka, mamy coś takiego jak event, są od czasu do czasu jakieś eventy tutaj klubowe. Myślę, że tutaj Komin powinien coś powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o eventy. Tak, no te eventy polegają na tym, że kto najwięcej pucharków spuszuje przez 5 dni, od poniedziałku do piątku, ten po prostu wygrywa 40 zł paysafe card. Więc myślę, że całkiem spoko w sumie to jest opcja. Okej, i tutaj mamy coś takiego jak screeny na event, tak jest. Mamy także głosowe, czyli 2 sloty, 3 sloty, 4 sloty, 8 sloty, 10 slotów. Tutaj oczywiście wchodzimy i możemy sobie porozmawiać, tak? Jeszcze mamy tutaj spis rank, oczywiście tutaj jest zarząd, admin, moderator, simple, prawo do głosowania, członek i tutaj plus 9 specjalnie dla ramy. Okej, ale co się dzieje w momencie, gdy jestem już długo w bandzie, rośnie zaufanie do mojej osoby, no i w końcu dostaję prawo do głosowania, więc teraz Komin może. Tak, masz, już masz. W tym momencie mamy prawo do głosowania, myślę, że mogę to pokazać, wchodzę po prostu na... Możesz, jak najbardziej. Myślę, tak, i wchodzę w tym momencie na głosowania, tutaj na przykład Komin rzucił screenshota, wrzucił to całe podanie, no i mamy aktualnie for fun chomiku, więc ja tutaj mu dam od razu fajeczkę, no w sumie bardzo fajny chłopak. Mamy tutaj także instrukcję, że głosowanie można rozpocząć tylko i wyłącznie zarząd. I tak to właśnie wygląda, tak tutaj głosują, są takie osoby jak Simple, czyli oni mogą głosować Hardcore, Late Talks, Fame i prawo do głosowania, no to to są zielone właśnie rangi. No i tak to mniej więcej wygląda, zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie do tego, żebyście spróbowali złożyć swoje podanie, link do podania będzie w opisie i ja bardzo polecam tą bandę, bo w tej bandzie grają osoby, które naprawdę mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o trójki. Komin, może teraz Ty coś powiesz. No teraz przede wszystkim w tej bandzie przesiaduje bardzo dużo osób właśnie z topki polskiej, dużo właśnie takich znanych osobistości, którzy no, mają już po kilka tysięcy winów, tak od 7 do 10 powiedzmy, czasami mniej też oczywiście. No i są też gracze właśnie, którzy już długo grają w tę grę, więc coś tam wiedzą na ten temat, ale mamy tam wiele graczy na różnym poziomie, tak 11 tysięcy, 14 tysięcy pucharków, więc tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, swój poziom, jakiś z kim mógłby zagrać. No i jeszcze jest taki plus, że możecie po prostu pooglądać tych najlepszych graczy z Polski, bo jeśli jesteście w jednej bandzie z nimi, to macie właśnie opcję coś takiego, że możecie sobie oglądać, jak grają, jak sobie radzą, jakimi grają teamami. To jest bardzo ważne, ale też dość często, dość mega często przesiadują właśnie na głosowych, ogólnym, prywatnie. Można przyjść, porozmawiać z takimi osobami, można się o coś zapytać lub na czacie głosowym, lub na czacie tekstowym. Myślę, że każdy pomoże w jakiś sposób. A powiedz mi, Komin, co się dzieje z osobami, które weszły do bandy i później po prostu wychodzą tam za 2-3 dni, bo im się to nie, bo na przykład im ta banda się nie spodobała? No, ogólnie mamy taką zasadę, że z naszego klubu nie wolno wychodzić, w sensie, że jeżeli ktoś już wyjdzie, no to po prostu nie wróci, chyba że podał nam jakiś, chyba że przede wszystkim zgłosił to do nas, że wychodzi i że podał jakiś sensowny powód, czyli na przykład, nie wiem, idzie na turniej jakiś, nie wiem, VCR-a załóżmy twój, no nie? To musi, załóżmy, wyjść do innej bandy, to wtedy wypuszczamy faktycznie, ale jeżeli się wyjdzie, nie poda powodu, nie zawiadomi się zarządu, no to już nie ma możliwości powrotu, tak? Nie chcemy mieć żadnych skoczków, którzy sobie przyjdą, wyjdą, wejdą i tak dalej. No i tak to mniej więcej wygląda. Osoby, które dostaną się, które podania przeszły pomyślnie, tak jak tutaj Komin mówił na początku, dostajecie linka, tak? Linka dokładnie. Do...
linka do bandy. I tutaj też taka prośba jest o nierozsyłanie tych linków wszędzie, bo to wtedy utrudniacie właśnie całemu zarządowi pracę, bo muszą usuwać później takich członków. No i to by było naprawdę bez sensu, gdybyście takie coś robili. Dlatego właśnie Simple buduje taką ogromną, taką dość związaną społeczność. Myślę, że taka ogromna rodzina z Brostars w sumie mógłbym powiedzieć, bo to są chłopaki, którzy grają już od samego początku i za nimi są turnieje, za nimi są przeróżne rzeczy. Komin, myślę, że to tyle, co chcielibyśmy, chyba że jeszcze masz coś do dodania, to teraz możesz to zrobić. Ja oczywiście zapraszam z całego serducha do Simple, ja tutaj jestem i tutaj zostaję, bo nie widzę się nigdzie indziej w żadnej polskiej bandzie, ponieważ jest to banda stricte ustawiona właśnie pod trójki. No wiecie, żeby się rozwijać, to trzeba grać tylko i wyłącznie trójki. No zaraz się tutaj znajdą osoby, które będą hejtować, że solo jest fajne. Ja nie uznaję solo za fajną grę, ja uznaję, że trójeczki to jest coś naprawdę bardzo pięknego. A tutaj z taką ekipą można się naprawdę rozwinąć i można wskoczyć na top Polski. Komin, ostatnie słowa tutaj. No ja chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że jak się już wejdzie na tego Discorda, to żeby przeczytać wymagania, regulamin i jak złożyć podanie, żeby nie było później takich sytuacji, że ktoś ma na przykład 300 winów na trójkach i od razu zostaje wyrzucony, a później się pyta, dlaczego został wyrzucony, tak? W sensie niezakwalifikowany. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby przeczytać to. No i właśnie trzeba patrzeć na te rangi, bo to jest ważne, bo dużo osób dostało to, że jego podanie zostało odrzucone, a nadal pisze na pomocy, dlaczego tak się stało i tak. A co jeśli właśnie, co się dzieje w momencie, gdy to podanie zostaje odrzucone, za jaki czas mogą się te osoby zgłosić, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. No każdemu mówimy, że trzeba czekać około miesiąc, żeby złożyć następne podanie, no bo i można wtedy jakby sobie podbić trochę statystyki, wiadomo, i pewnie u nas w klubie się trochę jeszcze pozmienia, typu ktoś wyjdzie, może ktoś zostanie wyrzucony, czy tak dalej, więc około miesiąca, aczkolwiek prawdopodobnie niedługo zrobimy jakiś reset, że każdemu zabierzemy rangę niezakwalifikowany i będzie mógł nowe podanie złożyć. Myślę, że we wrześniu byśmy coś takiego zrobili jakoś, że każdemu zabierzemy rangi i będą mogli na nowo napisać podania. Także osoby, którym nie udało się dostać, zapraszamy pierwszego dnia szkoły o złożenie kolejnego podania. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Jeszcze raz zapraszamy Was bardzo gorąco. Link będzie oczywiście u mnie w opisie do tego Discorda, a także nie zapominajcie o tym, że jeśli wchodzicie na bandę, to tam też w opisie jest Discord. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj, ja się z Wami żegnam, tutaj mówił VCR i Komin, dzięki Komin, hejka, dzięki również, cześć.